Dobry wieczór. Nazywam się Michał Drewniak. Jestem studentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na AGH w Krakowie. I przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za wyróżnienie mojej pracy, którą teraz Państwu pokrótce przedstawię. Więc tytułem wstępu. Moja praca inżynierska polegała na wykonaniu prototypu silnika tarczowego wzbudzonego magnesami trwałymi w układzie Halbacha. Pewnie po przedstawieniu tego tytułu zastanawiają się Państwo nad tym, czym jest układ Halbacha oraz w jaki sposób dana praca była innowacyjna. Chcąc odpowiedzieć na zadane pytania, postaram się Państwu pokrótce przedstawić cele danego projektu. Tak więc głównym celem projektu było stworzenie prototypu silnika opartego na konstrukcji wykonanej z druku 3D, co jednocześnie dawało nam zmniejszenie masy silnika, porównując go do standardowego silnika o magnesach trwałych z podobnymi gabarytami. No i po analizie pewnych modeli silników wybrano silnik tarczowy wzbudzany magnesami trwałymi w układzie Halbacha. Właśnie, układ Halbacha, czyli pewien specjalny układ magnesów, który umożliwia nam na zwiększenie ilości linii sił pola magnesów w danym układzie, w danym szyku. Jednakże idzie to na rzecz zmniejszenia ilości linii sił pola po drugiej stronie danego szyku. Dodatkowym problemem danego prototypu mogło być to, że do układu Halbacha, porównując go do układu klasycznego, potrzebujemy dwa razy więcej magnesów, ponieważ podstawowy układ Halbacha składa się z czterech magnesów przesuniętych między sobą polaryzacyjnie o 90 stopni. Dodatkowym atutem danej pracy miało być sprawdzenie działania uzwojenia falistego wraz z układem Halbacha. Po ustaleniu parametrów przyszedł etap konstrukcyjny. Może jeszcze przedstawiłbym parametry danego silnika, jakimi było 25 par biegunów, co oznaczało 100 magnesów, czyli dość dużo, oraz 12 zwojów na uzwojenie na jedną fazę. Mogą Państwo zauważyć na pierwszym rysunku, że poprzez rzut magnesów, że dane magnesy były dość małe oraz długie, co w późniejszym etapie było dość problematyczne, jeżeli chodzi o stronę konstrukcyjną danego silnika, zwłaszcza, że były to magnesy neodymowe. Natomiast na środkowym rysunku mogą Państwo zauważyć tarczę danego wirnika, a bardziej pierścień danych magnesów oraz ich polaryzację, podzieloną na polaryzację typu A oraz typu B. Dany pierścień był później umieszczony w wirniku. Jednakże najtrudniejszym etapem było stworzenie stojana, ponieważ przy trzech fazach, przy zasilaniu trójfazowym, oraz przy 25 parach biegunów musieliśmy uzyskać 150 żłobków, co oznaczało, że chcąc zmniejszyć, a nie zwiększyć powierzchnię danego silnika, musieliśmy się nagłowić, w jaki sposób zmieścić to wszystko, ponieważ 150 żłobków oznacza 2,4 stopnia pomiędzy środkami kolejnych żłobków. Te 2,4 żłobka mieliśmy umieścić pół żłobka oraz drut nabojowy, co było dość dużym problemem konstrukcyjnym. Dany aspekt rozwiązano poprzez zwiększenie liczby zwojów do 16, aby wytwarzany moment silnika nie był aż tak mały. Na danym rysunku mogą Państwo zauważyć, w jaki sposób wyglądało uzwojenie po końcowym etapie. Po zbudowaniu prototypu przyszedł czas badań. Po prawej stronie mogą Państwo zauważyć wyniki pomiaru siły elektromotorycznej dla silnika wprawionego w ruch przy 1080 obrotach na minutę, co jest dość dużą wartością. Natomiast uzyskana siła elektromotoryczna była dość mała oraz, jak widać, dla każdej z faz amplituda danej siły elektromotorycznej była różna. Wynikało to z tego, że użyliśmy uzwojenie faliste do stworzenia danego prototypu.
Uzwojenie faliste polega na tym, że z każdym kolejnym uzwojeniem dawaliśmy inną fazę, czyli było uzwojenie z fazą pierwszą, uzwojenie z fazą drugą, uzwojenie z fazą trzecią i tak po kolei, aż 16 razy było na każdej fazie uzwojenia. Oznaczało to, że środki uzwojeń były różnoodległe od wirnika. Na tym slajdzie chciałem Państwu przedstawić główne wnioski, jakie uzyskaliśmy podczas badań. Przede wszystkim dana siła elektromotoryczna, którą już Państwu przedstawiłem, była zależna, amplituda była różna dla innych faz oraz wartość tej siły elektromotorycznej była mała, co oznaczało, że silnik był wysoko obrotowy. Natomiast badanie momentu elektromagnetycznego wykazało, że przy zasileniu silnika 5 amperami uzyskaliśmy 37 mNm. Dzięki temu badaniu mogę powiedzieć, że konstruowanie takich elementów, jakimi są silniki, zwłaszcza wysokoobrotowe, jest dość problematyczne, ponieważ trzeba zmieścić dużo elementów na małej powierzchni. I tym chciałem Państwu zakończyć i bardzo dziękuję za uwagę.